Dobrze, dzień dobry, masa dzień kolejny. Jak wiecie, dzisiaj jest sobota, 11 listopada. Zatem nie tylko święto, ale też czas składania raportu do Lukiego. Więc sprawdzimy sobie ciśnienie, sprawdzimy sobie cukier. I to powinien być ostatni raport na tym pchnięciu masowym. Później Luki już zapowiedział tydzień temu jakieś 3 do 4 tygodni minikata. Także zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Pamiętajcie, że od w zasadzie czwartku mam cały czas dni treningowe, więc czwartek, piątek, sobota i chyba w środę też mnie nie było na treningu, już nawet teraz nie pamiętam. W każdym razie niestety tak to wygląda, nie? Coś mnie dowaliło i po prostu wyszło jak wyszło. Czy może to nawet lepiej, zrobił się taki z tego mini deload zaraz przed minikatem, więc trochę odpocznę treningowo. No i wrócę na pełnej pompie. Także sprawdźmy sobie najpierw zaciśnienie. Pierwszy pomiar 133,74. Sprawdzimy sobie cukier. Wagę na rano miałem z jakieś, mówię, 122. I, znaczy 120, przepraszam, i pół. Mówię jakieś, dlatego że moja waga niestety jest nienormalna. I ona jest jakaś taka, nie wiem, zepsuta i nie pokazuje dokładnego wyniku, tylko jak się staje, to jest rosyjska ruletka i po prostu tak w prawo, lewo. Więc coś pomiędzy 120,2 a 120,8. Zakładam, że jest to jakieś 120,5. I tak też wpisałem w raport. Więc nie wiem, idealnie dokładnego pomiaru nie mam. Cukier 90. W sumie się u mnie dziwię, bo dopiero wstałem, wypiłem 2 flaki wody. Ale jestem tam niewystarczający cukier. Więc dopóki jest poniżej 100, to jestem mega zadowolony. Teraz robimy jeszcze jeden pomiar ciśnienia, a teraz piszę sobie tylko cukier, żeby nie zapomnieć. 10. Czekam, jak Sylwia zrobi kardio i też do kardio siądę. Co prawda nie mam jeszcze wytycznych od Lukiego, ale pewnie zrobię za 40 minut po prostu, żeby mieć już odbębnione ewentualnie, bo nie wiem, na ile Luki mi podbije. Okay. Drugi pomiar 131,65. Tak wpisujemy, 131,65. No i to w zasadzie tyle. Ktoś się do mnie pytał, ile razy ja w tygodniu mierzę ciśnienie. Ja tak naprawdę mierzę ciśnienie raz w tygodniu najczęściej, czyli w sobotę. Czasem w ciągu tygodnia mierzę w środku dnia, żeby sobie sprawdzić, czy wszystko jest w porządku, ale to naprawdę jest bardzo rzadko i najczęściej, jak przypuszczam, albo mam jakieś takie odczucia, że coś może być nie tak. Cukier mierzę sobie też raz w tygodniu. I tutaj już raczej nie przesadzam, nie mam potrzeby jakiejś, nie wiem, kontroli, nie wiadomo jak cukru, ze względu na to, że widzę po prostu ten trend nawet na glukometrze, że mi się cały czas utrzymuje wszystko w ryzach, że tak powiem, więc nie widzę w ogóle sensu jakiejś kombinacji i mierzenia tego po 300 razy w tygodniu. Oczywiście, jeżeli ktoś ma taką potrzebę, bo potrzebuje sobie, nie wiem, dobrać dawki insuliny albo ma ogólne problemy jakieś tam z glikemią i potrzebuje sobie to kontrolować, to jak najbardziej jest to dobrym pomysłem, ale ogólnie większość osób trochę przesadza z tymi pomiarami tego cukru, bo czasem to się robi z tego jakieś fanatyczne w ogóle mierzenie, a nie ma naprawdę potrzeby aż tak fanatycznie sprawdzać tego cukru, zwłaszcza jeżeli wszystko jest dobrze i nie ma jakichś takich podstaw do tego, żeby nad tym cukrem jakoś siedzieć, nie wiadomo jak mocno, więc jak się ktoś nie potrzebuje pochylać się zbędnie nad tym cukrem, to bym się nie bawił w takie rzeczy, szkoda też czasu na takie rzeczy, szkoda pasków, bo też paski kosztują, więc nie wiem po cholerę, no ale znam i takich, co po każdym posiłku mierzą, więc no to różnie z ludźmi bywa. Wysyłam raport do Lukiego i jak tylko będę miał jakąś odpowiedź od niego, to was poinformuję, co dokładnie robimy. Na pewno już mi tam mówił ostatnio, że cięcie będzie mocne, zwłaszcza to takie pierwsze na początek, więc ja przypuszczam, że będzie grubo, ale
zobaczymy. Szczerze mówiąc, liczę na to, bo chcę jak najmocniej poprawić formę, bo teraz nie dość, że jestem już mocno już podlany wodą, trzymam mocną retencję, to jeszcze ostatnio nie robiłem treningu i jestem przez to płaski i to daje efekt w ogóle takiego już gluta, zresztą co wam pewnie wrzucę gdzieś tutaj na zdjęciach. Także tak to wygląda, robimy minikata i słyszymy się, jak będziemy wiedzieć coś więcej, znaczy jak ja będę wiedział coś więcej. Dobra, posiłek pierwszy, śniadanko jak zawsze. Jeden tost pełnoziarnisty, drugi tost pszenny. Tutaj, kto pamięta wczoraj, że niestety zjebałem swoje śniadanie, bo nie dodałem białka do środka, no to odkryłem, że to jest w zasadzie chyba nawet lepsza metoda i smaczniejsza, więc teraz jakoś tak mnie naszło, że zrobiłem sobie tak samo jak wczoraj, więc może nie ma tego złego czasem. Dobra, jemy. Widziałem, że Luke już odpisał, także zaraz wam znam relację, co i jak będziemy działać. Dobra, posiłki numer prawdopodobnie 3, 4 i 5, bo pewnie zjem jeszcze jeden posiłek teraz z domu. Jest tutaj po prostu 250 g indyka i jakieś 150 g warzyw, 15 g oliwy, w zasadzie oleju lnianego. I to wszystko, Luki dodał zmiany. Zmienia się w zasadzie nic, to znaczy jedyne co się zmienia tak naprawdę, to uciekają, znaczy w zasadzie dużo się zmienia, bo uciekają całkowicie dni wysokie, węgle w dni nietreningowe, w zasadzie treningowe schodzą do 400, chyba 40 gramów jakoś, tak to dobrze, jeżeli dobrze pamiętam. No i w dni nietreningowe nie zmienia się nic. I to w zasadzie tyle. Cardio z 6x20 na 6x30 i zaczynamy minikata. Trzeba ruszać w trasę, więc jem to szybko i spierdzielam. Chyba, że dzisiaj apetytu nie mam za bardzo, więc nawet nie wrzucam waży do tego, co jest 3 jajka, 150 gram pieśni z kurczaka i to wszystko. Jem i lecimy. Także pewnie widzimy się już wieczorkiem, bo będzie to uroczystość taka rodzinna, więc nie mam zamiaru nagrywać tam nic. Także wybaczcie, ale wiecie już, co będę jadł do końca dnia, więc was niczym nie zdziwię. No. Dobrze, co prawda jest dzień kolejny, ale oczywiście zapomniałem wam wczoraj dograć, znaczy inaczej, już chciałem wam wczoraj dogrywać, jak wróciliśmy dosyć późno na nas, ale oczywiście zaczęliśmy przygotowywać jedzenie, zjadłem jedzenie, poleżeliśmy i zapomniałem, poszedłem spać. Wydawało mi się jakimś cudem, że dograłem tą końcówkę vloga, ale patrzę i się okazuje, że nie dograłem, zatem tak tylko chciałem pokrótce wczorajszy dzień mam skrócić. No tyle co widzieliście, no to widzieliście. Później pojechaliśmy do rodzinki, w zasadzie do siostry Sylwii, bo miała urodzinki, takie dość większe, więc impreza była gruba. No i siedzieliśmy tam w zasadzie do godziny, nie pamiętam której, ale w domu byliśmy po ósmej, chyba jakoś tak, po ósmej wróciliśmy. No bo to jednak były okolice tam Katowic, więc te dwie godzinki ponad jazdę autem jest od nas z Tarnowa. Zatem wróciliśmy wczoraj właśnie troszkę później, więc zanim się ze wszystkim zebraliśmy, zrobiliśmy sobie żarcie, położyliśmy się, coś tam oglądaliśmy, wróciliśmy do domu, położyliśmy się spać. To tak wszystko zleciało, że niestety wam nic nie dograłem. No ale dzisiaj, no jest, dzisiaj mówię dzisiaj, bo już jest kolejny dzień. Dla was jutro, na szczęście zapowiada się to trochę lepiej, także będzie też nowy plan treningowy. Opowiem wam trochę o tym, jak wygląda mój rytuał poranny, jeżeli chodzi o spalacze na tym minikacie. Także kto cierpliwie dotarł do tego momentu, to serdecznie dziękuję. Zachęcam oczywiście do subskrybowania, komentowania, udostępniania, lajkowania i szerowania kanału dalej. A kto oglądnie jutrzejszy filmik, to się dowie wszystkiego jutro o godzinie 18.12. Dzięki wielkie i trzymajcie się.